Cześć, chciałem pokazać Ci dzisiaj, jak stworzyć sobie swój własny styl tutaj w zakładce narzędzia główne w obszarze style. Mamy tutaj taką strzałkę pod zmień style i widzisz, że automatycznie wyświetliły nam się tutaj style takie różne, normalne, bez odstępów, nagłówek 1, 2, tytuł, podtytuł, różne tam wyróżnienia i mamy tutaj różne opcje, tak? Nowy styl, inspektor stylów i zarządzanie stylem. Sobie wciśniemy nowy styl. Chcielibyśmy sobie stworzyć nowy styl, na przykład nasz styl. I typ stylu to będzie akapit, styl na podstawie normalnego i nasz styl tutaj wybierzemy. I teraz na przykład chciałbym sobie zmienić na czcionkę na Georgię, 16 pogrubioną i mamy tutaj taki ciemno-niebieski tekst. Następnie chciałbym sobie rozwinąć tutaj tą opcję formatu. Wciskam sobie czcionkę i mam tutaj coś takiego jak kapitaliki. Widzisz, że będziemy mieli wszystko drukowanymi literami. Wciskam OK. Jest tekst zmieniony. Następnie wciskam akapit. W ogólnych tutaj ustawiam sobie wyrównanie będzie do lewej. Poziom konspektu, czyli poziom konspektu w spisie treści. Ustawię sobie poziom pierwszy. Niech to będzie poziom pierwszy lub chociaż poziom pierwszy niech będzie dla tytułu. To ustawmy poziom drugi. I teraz na przykład ustawimy sobie wcięć. Nie będę ustawiał. Odstęp sobie ustawię na 6 punktów przed, 6 punktów po i w interlinię na 1,5. OK. Mamy tutaj jeszcze obramowanie. Ustawię sobie takie obramowanie z cieniem i kolorek damy taki pomarańczowy. Następnie chciałbym sobie ustawić może klawisz skrótu do tego naszego stylu, na przykład Ctrl-Shift-L. I wcisnę przypisz. Zamknę. Mam jeszcze coś takiego jak efekty tekstowe i tutaj na przykład chciałbym sobie ustawić przezroczystość na 20% i kontur kształtu. Nie będę dawał konturu, ale można sobie tutaj ustawiać. Różne są opcje. Można format 3W ustawić, żeby był tekst jak najbardziej przyjazny dla użytkownika i przyciągał wzrok. To by było na tyle. Wciskam sobie OK. Możemy sobie tutaj jeszcze wcisnąć, żeby nam automatycznie aktualizował. OK. No i dobra. I teraz na przykład wyczyścimy sobie wszystko. I chciałbym dodać jakiś przykładowy tekst. Na przykład rand 3. 3 akapity i 3 zdania. Rand wpisujemy równa się i rand. Jest to taka fajna opcja w Wordzie, że wpisuje nam Word przykładowy tekst z 3 akapitami i z 3 zdaniami. Wciskamy OK. Troszkę sobie mniejszę ten tekst, wyłączę pogrubienie. I na przykład tutaj bym chciał dodać nagłówki do tego. Do tych naszych zdań. Tutaj na przykład dam sobie formatowanie, kopiuj, wklej. Tutaj wstawianie, kopiuj, wklej. I na przykład tutaj układ strony sobie damy. Kopiuj, wklej. Zaznaczymy sobie tekst, wyjustujemy i teraz bym chciał dodać mój styl do tych tutaj nagłówków. Możemy sobie zrobić to w ten sposób, a możemy sobie zaznaczyć go i wcisnąć tak jak mieliśmy nasz skrót Ctrl-Shift-L. Widzisz, że efekt jest taki sam. Zamknę sobie to i na przykład chciałem Ci teraz pokazać, jak modyfikować sobie styl, jeżeli już masz go stworzonego. Na przykład do tekstu tutaj normalnego. Widzisz, że to, co jest tutaj, to jest tekst normalny, tak?
No i teraz chcielibyśmy go sobie zmodyfikować. No i możemy sobie ustawić na przykład czcionkę na Georgie i dać 12 i wyjustować. I że tekst się zmienił, a damy 14 i wciśniemy OK. Widzisz, że nic się nie zmieniło. Więc teraz trzeba zrobić w ten sposób. Aktualizuj styl normalny zgodnie z oznaczeniem. Czyli damy tutaj modyfikację jeszcze raz. Zaznaczymy Georgię. Damy 14 i wciśniemy OK. Widzisz, że automatycznie tekst został sformatowany tak, jak chcieliśmy. Tutaj, jeżeli bym sobie na przykład wcisnął modyfikuj i dam tutaj na przykład efekt tekstowy, znaczy w obramowaniu inną ramkę, na przykład taką jasno-niebieską, to widzisz, że automatycznie wszystko zostało zaktualizowane. I teraz na przykład jakbym chciał sobie stworzyć spis treści, bo tak jak pamiętasz, ustawiliśmy sobie tutaj w akapicie poziom naszego konspektu na 2. Czyli teraz jakbym sobie wstawił spis treści i wcisnę tutaj na zakładce odwołania spis treści i spis treści jako pierwszy, ten tabela automatyczna, to widzisz, że automatycznie został nasz spis treści wstawiony. Jeżeli bym sobie coś tutaj zmienił, to mogę sobie go zawsze zaktualizować. OK. Widzisz, że wszystko nam się zmienia zgodnie ze zmianami tutaj w naszym stylu. No dobrze. Jest to bardzo ciekawa opcja, zwłaszcza dla tych, którzy piszą jakąś pracę magisterską, licencjacką, inżynierską. Jest to bardzo pomocne i naprawdę warto z tego korzystać. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.